Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czol z tej strony, kłaniam się i zapraszam was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejny odcinek z serii pod tytułem Debiuty 2.0, gdzie przeglądamy najpopularniejsze otwarcia szachowe, a dzisiaj na tapecie gambit centralny, zwany gambitem północnym, z przejściem do gambitu duńskiego. Trzy razy padło hasło gambit, a wy nie znacie definicji jeszcze co niektórzy, a już śpieszę zatem z tłumaczeniem. Gambit to poświęcenie materiału, często piona, czasami dwóch, rzadziej figury, za możliwość rozwoju. Kiedy to rywal grabi materiał, to my rozwijamy swoje figury z tempem do gry, często ustawiając je na aktywnych placówkach, co daje nam możliwość zaatakowania słabej, nierozwiniętej pozycji króla przeciwnika. Gambitów mamy cały szereg, moi drodzy, są bardziej poprawne, mniej poprawne w szachach. Ogólnie gambity dedykowane są dla graczy, którzy dobrze czują się w taktykach, lubią troszeczkę pomieszać, dużo widzą tych taktycznych uderzeń, motywów. No i dedykowane są dla graczy, którzy grywają tempa 3, 3 plus 2, 5 minut, 5 plus 3 i tak dalej. W klasyku, grając z silnym zawodnikiem, nie polecam gambitu centralnego. Dlaczego? No, później o tym powiem nieco więcej. Wszystko rozpoczyna się w sposób znany, 4-5 i gramy d4. Proponujemy piona, no czy za darmo, to się jeszcze okaże. Większość wam po prostu zabije, co jest naturalną reakcją tutaj, moi drodzy, na d4. Posunięcie d6 ja nie lubię. No bo tutaj jest zderoszowanie, goniec na c4 z tempem, to nie działa, bo jest bicie, później leci jeszcze tutaj, więc prawdopodobnie f6, ewentualnie król wracał jeszcze, znowu tracił tempo na e8, żeby bronić. I tu rozwój jest dosyć prostolinijny. Goniec c3, moi drodzy, załóżmy goniec d7, skoczek e2, żeby wspomóc skoczka z b na c3, w razie związania i w razie bicia nie rujnować struktury, tylko odbić skokiem, idziemy zaraz oczywiście w, moi drodzy, długą roszadę, jeszcze na dodatek z tempem, można byłoby powiedzieć, no czy z tempem, no często z tempem, często z szachem. W każdym razie rozwój jest zakończony, król zroszowany, wieża aktywnie w grze, jesteśmy tutaj tempo do przodu, białe są tu lepsze. Czy to jest wygrana pozycja? Zaraz oczywiście h5, niekoniecznie, ale mamy więcej przestrzeni, czujemy się naprawdę dobrze. Dlatego też nie polecam grania d6, tylko po prostu zabicie na d4. To zobaczycie najczęściej. I w tym momencie gramy c3, gambit duński. Proponujemy kolejnego piona, mówimy hey man albo hey girl, bij na c3. Ja się będę rozwijał. Zanim zajmiemy się biciem, to przyjrzymy się dwóm liniom, które można tutaj zobaczyć. d5 i hetman e7. Hetman e7 z tempem na pionka. Jest to wiszący pionek jeszcze z szachem. I tutaj Levi Rozman, Gotham Chess, proponował takie rozwiązanie, co jest jak najbardziej słuszną opcją, kiedy to goniec e3 zaraz łapiemy tempo na hetmana. Oczywiście on podwiąże, bo tutaj goniec b4, czy z szachem, czy ze związaniem, jest jak amen w pacierzu w tej pozycji. No ale my tak na dobrą sprawę proponujemy o coś takiego, żeby się rozwijać naturalnie. Skoczki na f3, skoczki na c3, goniec, moi drodzy, e2 albo d3 i wszystko jest w porządku. Skoczek w tym momencie załóżmy na f6, skoczek c3, goniec b4 ze związania, więc hetman tak naprawdę nie wisi. Skoczek f3 i w tym momencie jest kilka podejść tutaj do pozycji. Można napaść tutaj, można napaść tutaj, można też zagrać sobie na przykład d6, żeby uwolnić potencjał, moi drodzy, Białopolaka, później przyjść skoczkiem na c6. Skoczek g4, topowa linia, jest tu strzał, hetman d2 i w tym momencie, moi drodzy, skoczek wybija. Można bić pionem, można hetmanem, załóżmy, że bicie tu, bicie, goniec oddał życie, nawet się zarymowało, ale tutaj d6. I powiem wam szczerze, że ta pozycja, tutaj jest idea wymiany oczywiście nieaktywnego gońca za aktywnego przeciwnika, ta pozycja jest całkiem przyjemna dla czarnych. Tu nie jest powiedziane, że coś, może C5, może przestawić skoczka, że coś tutaj mają białe. No coś, no mają piękne centrum, tak, to na pewno. Wieża Efe, roszada, ale wieże są połączone, czarnemu nic nie dolega tutaj, nie choruje. Tutaj nawet koło równe jest, pokazuje, więc pozycja jak najbardziej do gry dla obu stron. Hetman E7, ciekawa linia. Jest jeszcze D5, moi drodzy. D5, kiedy to bijemy, zaciągamy hetmana na D5, no ale nie mamy niestety skoczka C3 z tempem, aby się przydało. Tu uwaga na strzał na G2, jakbyście chcieli porozwijać na przykład gońca, to może spaść tutaj ten pionek. CD. Ja proponuję bicie. Jesteśmy zizolowanym pionem, ale mamy dosyć taki naturalny rozwój. Goniec C2, goniec D3, przepraszam, albo ewentualnie jakiś szaszek. To się gra prosto.
Tu goniec B4 anyway, tak jak mówiłem, nie ma pionka na C, no to goniec zawsze będzie chciał czy to związać, czy to zaszachować. Skoczek C3 albo goniec D2, tylko goniec D2 jakby nie było, gubił tutaj pionkę, więc prawdopodobnie skoczek C3 jedyne, skoczek C6, skoczek F3, goniec G4. Nie boimy się tego, że capnie, capnie i tu stracimy. Po pobiciu, biciu, załóżmy, które mogłoby nastąpić, nie można tu bić, bo tu leci z tempem, czyli z szachem i hetman wisi, jest sierotą. Hetman C4 tu się grywa. I tu możemy albo zabić, albo możemy, moi drodzy, nie, no roszady zrobić nie możemy. Akurat tu się trzeba powściągnąć, roszady nie ma. Możemy dać szacha, wymienić, moi drodzy, hetmany, chociaż wtedy tu spada, więc prawdopodobnie zabicie na C6, czy to bicie tak i otwarcie linii B, czy to zabicie hetmanem po prostu. Roszada, skoczek E7, skoczek na F6 jest troszeczkę mniej dokładny, bo jest tempo w postaci szacha, tego raczej dać rywalowi, moi drodzy, nie chcemy. Jakaś tam wieża E, być może, moi drodzy, później idea pchnięcia D5, on często tutaj idzie w długą roszadę. Takie możliwości są po ruchu D5, oczywiście to jeden wariant z wielu, ale ten najpopularniejszy rzekomo, czyli hetman E7 i D5. No ale jeżeli jest rywal pionkożerco, to tak naprawdę zdarza się i nie ma w tym nic złego, że wziął tutaj, moi drodzy, kolejnego piona, to mamy możliwość wybicia tego skoczkiem. Albo dalej tutaj w gambit się pchać, gonić C4 i mówić bij na B2. Tym się zajmiemy w ostatniej tutaj turze kolejności, skoczek C3. Ok, jesteśmy pionka do tyłu, ale mamy centralnego tutaj, kontroluje pola fajne i mamy skoczka. Mamy otwarte gońce, więc jest rekompa za pionka, jakby nie było, można właśnie i tak to zrobić. Skoczek C6 najprędzej, skoczek F3, goniec B4, wiadomo, mówiłem o tym gońcu już, goniec C4, patrzymy sobie na F7, skoczek F6 i tutaj są dwa podejścia. Albo można sobie zroszować na spokojnie. Można wyprowadzić skoczka, podwiązać tutaj, albo można pchnąć E5 agresywnie. Jeżeli wybieramy gambit, to prawdopodobnie będziemy zainteresowani jechaniem agresywnie. Często ten goniec wybije nam z szachem, żeby tutaj tak naprawdę oddzielić siostrzyczki. Mamy dwa izolowane piony, które mogą być uznawane jako słabość, chociaż tutaj często partia wyjaśnia się jeszcze przed końcówką, moi drodzy. Dlatego też tutaj E5 w duchu pozycji, powiedzmy sobie szczerze. No i D5, tak? Klasyka. Na E5 kontrujemy D5. I tutaj bicie nie jest takie złe dla białych. Często są warianty, że nie jest dobre, kiedy tu goniec może odbić, ale goniec jest akurat tutaj, na B4. Prawdopodobnie zderoszowanko, FG, tu wtrącenie, tak jak mówiłem, zniszczenie tej struktury i wieża z szachem albo wieża G8. Załóżmy czek, goniec C3 się zasłonił i tutaj często król przechodzi tędy, grany z F6, idzie po tego pionka, żeby tutaj oczywiście zejść z szachów, które nadciągają. Jakbyśmy tak przyjrzeli się ocenie, no to jest, wierzcie lub nie, jest 0-0-0 po króle 7. Taka partia nawet była w bazie danych. Można F6 i iść w ten sposób. Nie jest powiedziane, że ktoś coś tutaj ma. Bo to nie jest też tak, że w tym gambicie miażdżycie. No, tam niektórzy wrzucają takie tytuły: miażdż rywala w gambicie duńskim. No miażdż rywala. No dobra, macie rozwój, macie fajne figury w grze, stoicie aktywnie, no ale nikt za was nie wygra tej partii, kurde lebelen. A jak rywal czarnymi troszeczkę kuma, to będzie tam z tym pionkiem więcej, albo da wam go po prostu z powrotem, zwróci go i pozycja będzie ok dla niego. E5, to jest jedna z wielu opcji. Można pójść, moi drodzy, w roszadę. Dlaczego by nie? Roszada jest jak najbardziej ruchem, bo teraz tak naprawdę bicie i pytanie, czy można wziąć na E4. Troszeczkę to ryzykowne, bo wchodzi rzecz jasna wieża na E, więc prawdopodobnie D6 z uwolnieniem potencjału Białopolaka, za chwileczkę roszada. E5 teraz też wchodzi w grę. Można wrzucić tutaj wieżę, moi drodzy, żeby już bronić, żeby już przygotować E5, ale teraz właśnie tak, tak. No i jesteśmy bez pionka. Mamy, faktem jest, że mamy tutaj aktywne figury. Możemy tym gońcem zagrać na G5, podwiązać, możemy nie zagrać na A3 i pchnąć E5, co jest częstą ideą, wejść hetmanem gdzieś, może nawet na B3, zaatakować gdzieś tutaj w dalszej fazie gry, połączyć wieżę, ale to nie wygrywa, jakby, to nie jest, nie ma wygranych gambitów, graj to i będziesz wygrywał. Jak dajesz szansę się pomylić rywalowi, albo jeżeli on będzie mega pasywnie stał, no to będziesz go zajeżdżał aktywnością i atakiem, ale to też zależy od tego, jak pogra, nie? Na jakim tempie, z kim i tak dalej, z Kim Kardashian. No właśnie, dobrze, proszę Państwa. Dlatego też jest opcja, o której wspomniałem, kiedy to oddajemy
Tu pionka, C3 Benz i bicie skoczkiem. Jest jeszcze linia z gonie C4. Ha, to jest piękne. Mówimy, chcesz, to bij. Większość wam po prostu już na tym etapie wybije na B2. I dobra, podsumujmy pozycję. Jesteśmy dwa piony w plecy, ale mamy dwa świetne gońce w grze. Zaraz hetman B3 i będziemy niebezpieczni. Mam jeszcze centralnego piona, który zawsze może ruszyć do przodu na E5 z tempem, jeżeli skoczek wyjdzie na F6. Okej. Okay. Silnik bardzo lubi tą pozycję czarnymi, bo to jednak dwa piony, tylko że silnik widzi najlepsze zagrania, widzi jakby rozładować to napięcie, jak odeprzeć tą aktywność białych. Rywal być może nie zobaczy. Przyjrzymy się dwóm liniom tak naprawdę. Jest jeszcze taka linia jak hetman E7, jest linia C6 z ideą D5, ale my skupimy się na skoczek F6 i goniec B4. Goniec B4 idzie, moi drodzy, jako pierwszy na ruszt. Mamy czek, jest szach. Są szpece, którzy grają król F1 tutaj. Król F1, kiedy to schodzi po prostu król z szacha. Nie musimy podchodzić pod związanie, a my się tutaj, moi drodzy, rozwijamy. Często gramy G3, król ma furtkę na G2, wieża gdzieś tam będzie w stanie do gry wejść, jeżeli uporamy się z tym gońcem, który tutaj jest problematyczny. Właśnie król F1 często grany jest też w gambicie królewskim. Kiedy my chcemy się rozwijać, kiedy my stawiamy na aktywną grę, a zabezpieczenie króla przyjmuje taką postać. No bo trzeba uważać na tego typu manerwy już, nie? Jakby nie było. Na hetman B3 trzeba uważać. O, tu w ogóle nawet możliwości są zagrania tego typu i tego typu, tak? Kiedy to odbijemy sobie gońca z rekompą, król zderoszowany, miejmy na uwadze fakt jeszcze, że wisi przecież G7 w tym momencie, więc skoczek F6 jakby wymuszone. Możemy teraz właśnie próć ruchem E5, otwierać pozycję, moi drodzy, przeganiać dobrego skoczka. Dużo jest możliwości aktywnej gry, tak, no bo jeżeli teraz skoczek gdzieś odejdzie, no to mamy saknięcia na F7 i są problemiksy. No załóżmy, że skoczek E4, wybijamy, hejże. I w tym momencie gramy co? Mamy tutaj w różnych konfiguracjach, moi drodzy, szaszka. Hetman F3, hetman D5, hetman B3. Figura zostaje po prostu odbita, król jest deroszowany, chociaż nasz też nie ma roszady. Niemniej jednak tutaj białe stoją naprawdę przyjemnie. Dlatego też tutaj trzeba wiedzieć, jak się bronić, a tym ruchem oczywiście na E5 jest klasyka gatunku D5. I tak właśnie macie grać, dobrodzieje. No i znowu jest Benz. O właśnie. Oha, nie w tej wersji językowej. Cap, cap, wybicie wieża na G8, żeby odbić pionka finalnie. Skoczek F3, rozwijamy się. No wiadomo, no tutaj zaraz się dorozwija czarny, skoczek C6, goniec E6. Pionek oczywiście nie jest do odbicia jeszcze. Być może będzie, kiedy uda się tutaj coś przymknąć, można jechać też A5, wieżą wejść do gry tędy. Dużo jest możliwości, duża elastyczność w tej pozycji, to na pewno. Goniec oczywiście nie musi grać na E6, może iść na F5. No i cały czas jesteśmy jakby bez tej wieży w grze. Król troszeczkę blokuje. To jest wariant, kiedy królem idziemy na F1. To jest popularny wariant, ale nie aż tak bardzo jak skoczek w tym momencie, moi drodzy, C3. Jesteśmy cały czas przy gońcu B4, który szachował. No w tym momencie skoczek, moi drodzy, jest związany, więc goniec tym samym jest nieaktywny. G7 nie wisi, skoczek F6. No i co, w duchu pozycji E5 chciałoby się zagrać, ale jest jeszcze lepszy ruch, hetman B3. O, z atakiem tu i z atakiem tu. Jak się bronić? Oh no, no. Można zagrać tak i obronić oba punkty, albo wybić to z szachem. No, wygląda to naprawdę imponująco. Powiedzmy sobie jasno, jeszcze ten pionek, który grozi pchnięciem na E5, ale wierzcie lub nie, roszada załatwia sprawę. Roszada załatwia sprawę. No bo oczywiście bronimy tego pola już podwójnie, tak? No E5 pójdzie, ja się zgodzę. Z tym, że hetman E7 może podwiązać, tak? Skoczek może iść na E4 z tempem tu. Nie jest powiedziane, że tutaj coś biały będzie miał. No aktywność to na pewno, ale czy coś więcej? Czy coś więcej? Skoczek E2, grozimy już zabicie, więc skoczek w tym momencie pójdzie prawdopodobnie albo do bazy, albo na E4. Ewentualnie na G4 jeszcze mógł, żeby jakieś idee były tutaj w po roszadzie ładowania się na H2. Prawdopodobnie roszada, ewentualnie tego gońca można zachować, spróbować zachować takim posunięciem. Tylko że hetman H5 może być wtedy wredny. W tej właśnie wersji językowej prawdopodobnie tutaj nastąpiłoby G3. Czy można zroszować? Pytanie w tym momencie. To jest dobre pytanie.
Prawdopodobnie tak, wszystko się trzyma. Więc jak widzicie, jest ten rozwój, są te dwa gońce, jest presja na F7, ale przy poprawnej grze celowo pokazuje poprawne ruchy ze strony czarnych, te dobre, te takie defensywne, solidne, to biały tutaj tak naprawdę nie ma wiele. No ma te dwa piony do tyłu, jeżeli przejdą tutaj gracze do końcówki ewentualnej, no to z dwoma pionami mniej będzie Lipton. Trzeba grać agresywnie, trzeba utrzymać presję, moi drodzy. Więc jak mówię, to jest gambit dla graczy, którzy lubią namieszać, lubią taktyczne motywy, ostrą grę, no i grają głównie tempami blitz, nie? To zdecydowanie... Co tutaj jeszcze tak naprawdę można by było zagrać, moi drodzy? Goniec B4 poszedł w partii. Skoczek F6 jest alternatywą dla gońca B4 z szachem. Oczywiście w różnych kolejnościach grywa się te ruchy. No prawdopodobnie E5, nic lepszego tutaj nie ma. I co dalej, panie absolwencie? W tym momencie znowu mamy możliwość zaszachowania. I albo król F1, albo skoczek C3. Albo hetman E7 ze związaniem. Albo D5. I znowu przechodzimy do sytuacji, kiedy jest wybijanie skoczka i wybijanie gońca. W tym momencie to jest ciekawostka, bo tutaj mamy widełki. Z tym, że można to zabić, moi drodzy, najpierw z szachem, albo wrzucić szacha na B4, co jest topowe, kiedy to odchodzimy spod armaty. I teraz skoczek C3 i wierzą sobie, gramy na spokojnie, moi drodzy, na G8. Jakoś się udało nie stracić materiału, ten pionek jest do odbicia często. Okej, zderoszowanie często będzie miało jakby miejsce, chociaż bez hetmanów nie jest to taki duży problem. I prawdopodobnie długa. Prawdopodobnie długa, bo jest to, moi drodzy, stępem. Goniec D7, skoczek C6. Być może zagramy tym królem. Przejdziemy tutaj, połączymy wieżę. Tak to mniej więcej wygląda. Jakiś kopniak, goniec D6. Aha. Kto tu jest lepszy? Biały ma tu piona mniej. Prawdopodobnie ten pion też jest do odbicia w dalszej fazie gry. Chociaż wiadomo, no skoczek C4 z jakimiś tam fajnymi tempami. Mamy kolejnego skoczka, który wchodzi do gry, wieże połączone. Przyjemna gra. Czy dużo lepsza? Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie nie. No tak to właśnie jest w tym gambicie. Dlatego tak jak mówię, dedykowany dla zawodników, którzy lubią namieszać, lubią taktyczki, grają dużo partii blitz, szczególnie w necie. Jeżeli gracie z zawodnikiem 1600-1700 FIDE albo wyżej na turnieju, szachy klasyczne, 30 plus 30 lub więcej, to granie gambitu duńskiego w tej wersji językowej może być ryzykowne. Bo zawodnicy znają debiuty. Tym bardziej tak popularne jak gambit centralny. Jest jeden z najstarszych tych gambitów tak naprawdę. Z hetmańskim chyba włącznie. I królewskim. Chociaż królewski był pierwszy, czy hetmański, to jest dobre pytanie. W każdym razie, goniec B4 tego można się spodziewać w każdej konfiguracji. Skoczek F6. Czasami się gra tutaj z szaszkiem i się gra skoczek, moi drodzy, na F7. Chociaż to też ma wady. Bo to blokuje hetmana. Blokuje hetmana, jeżeli chcielibyśmy, moi drodzy, tutaj pobronić pole F7. Chociaż po takim i takim ruchu roszada też będzie zabezpieczała pole F6. Troszeczkę miszmasz być może, troszeczkę być może i chaosu. W każdym razie przedstawiłem Wam ideę, pokazałem Wam te linie, powiedziałem kilka słów na temat tego gambitu, co ja o nim sądzę. Ja go osobiście nie grywam. Czasami jest tak, że mi go grają, chociaż ja nie jestem fanem grania E4 i odpowiadania, znaczy nie jestem fanem odpowiadania E5 po prostu. Ja mam tam inne rzeczy, swoje zabawki C5, C6, E6 Francuz, D5 czasami wrzucę, E5 nie gram, więc to nie są moje linie jakby, ale warto to znać, wiadomo. Polecam do zabawy, gry w necie, można kilka oczek rankingowych takim gambitem zapewne zdobyć. No dobrze, moi drodzy, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Kolejny debiut, no powiedzmy, nazwijmy to, omówiony. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do usłyszonka.